Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 232 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 140. Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika, od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wzniecają spory. Ostre jak u węża ich języki, a jad żmijowy pod ich wargami. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie. Zachowaj mnie od gwałtownika, od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić. Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają, powrozy rozciągają jak sieci, umieszczają pułapki na mojej drodze. Mówię Panu, jesteś moim Bogiem. Usłysz, o Panie, moje głośne błaganie. Panie, mój Panie, mocy mego zbawienia, osłaniasz w dniu walki moją głowę. Nie dawaj tego, Panie, czego pragnie niegodziwiec. Nie spełniaj jego zamiarów. Niech nie podnoszą głowy ci, którzy mnie otaczają. Niech dzieło ich warg przygniecie ich samych. Niech spadną na nich węgle ogniste. A on niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli. Niech nie ostanie się w kraju żaden zły język. Gwałtownika niech ogarną nieszczęścia. Wiem, że odda Pan sprawiedliwość ubogiemu i uzna prawo biedaka. Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię. Prawi zamieszkają przed Twoim obliczem. Dziś rozpoczynamy lekturę kolejnej Księgi Mądrościowej, Księgi Przysłów. W rozdziałach od 1 do 3 znajdziemy podstawowe nauki dotyczące mądrości, które zaczynają się od bojaźni Bożej jako fundamentu wszelkiej wiedzy. Księga zachęca do przestrzegania Bożych przykazań, unikania złych wyborów i czerpania z mądrości, która prowadzi do sprawiedliwego i pełnego życia. Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla w Izraelu. Aby poznać mądrość i karność, aby zrozumieć słowa rozsądku, aby zdobyć karny rozsądek, sprawiedliwość, rzetelność i prawość, aby prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym wiedzy i roztropności. Mądry słuchając pomnoży wiedzę, rozumny biegłości nabędzie, aby pojąć przysłowie i trudne zdanie, słowa mędrców i ich zagadki. Podstawą wiedzy jest bojaźń pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność. Synu mój, słuchaj karcenia swego ojca, nie odrzucaj pouczenia swej matki, gdyż są wieńcem powabnym dla głowy i naszyjnikiem cennym dla Twej szyi. Kiedy Cię, synu, zwodzą występni, nie gódź się, choćby rzekli, pójdź z nami, czyhajmy na krew, zaczajmy się bez powodu na niewinnych, wchłoniemy ich żywych jak szeol, zdrowych jak schodzących do grobu, znajdziemy wszelkie kosztowności, napełnimy domy swe łupem, dziel swój los razem z nami, jedna sakwa dla nas wszystkich. Synu mój, nie chodź ich drogą, powstrzymaj swą stopę od ich ścieżki, gdyż nogi ich pędzą do zbrodni. Śpieszno im, bo krew chcą wytoczyć. Lecz próżno ich sieć zarzucona na oczach wszelkiego ptactwa. Na własną krew oni czyhają, czatują na własne dusze, bo taki los chciwych zysku. Zabiera im własne ich życie. Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi. Nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia. Dokąd naiwni mają kochać naiwność? Szydercy pragnąć szyderstwa, a niemądrzy pogardzać poznaniem. Powróćcie do moich upomnień. Udzielę wam ducha mojego. Nauczę was moich zaleceń. Ponieważ wołałam, a wy nie dbaliście, podałam rękę, a nikt nie zważał. Gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień i ja waszą klęskę wyszydzę. zadrwie, gdy nadejdzie wasz przestrach, gdy strach nadciągnie jak burza, a wasze nieszczęście jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść. Wtedy będą mnie prosić, a nie odpowiem. Będą mnie szukać, ale mnie nie znajdą. Za to, że wiedzą wzgardzili i znienawidzili bojaźń pańską, nie poszli za moimi radami, wzgardzili całym moim napomnieniem, spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi planami. Bo odstępstwo prostaków ich uśmierci, bezmyślność niemądrych ich zgubi. A kto mnie słucha, spokój osiągnie, bezpieczny, bez obawy nieszczęścia. Synu, jeżeli słowa me przyjmiesz, zachowasz u siebie nakazy, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności skłonisz swe serce. Tak, jeśli wezwiesz rozsądek, donośnie przywołasz roztropność. Jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pragnąć jej będziesz jak skarbów, to bojaźń pańską zrozumiesz, osiągniesz poznanie Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wiedza, roztropność. On chowa powodzenie dla prawych, opiekę dla żyjących nienagannie. On osłania ścieżki prawych, ochrania drogę pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawo, i rzetelność, każdą dobrą ścieżkę. Wtedy mądrość zagości w twym sercu, wiedza duszę twą rozraduje. Wtedy rozwaga będzie cię pilnować, roztropność na straży twej stanie, aby cię ustrzec przed drogą występku, przed kimś mówiącym przewrotnie. Opuścili ścieżki prawości, by chodzić mrocznymi drogami. Radością ich czynić zło, ze złych pomysłów się cieszą. Ich ścieżki są kręte, błąkają się po manowcach. Aby cię ustrzec przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką. Powiernika młodości porzuca, Bożego przymierza nie pomna. Już dom jej do śmierci się chyli, ku cieniom szeolu jej drogi. Każdy, kto do niej idzie, nie wraca, na ścieżki życia nie wstąpi. Abyś szedł drogą ludzi dobrych, trzymał się ścieżek prawych. Albowiem prawi posiądą ziemię, nienaganni będą na niej zachowani. Bezbożnych wygładzą z ziemi, z korzeniami wyrwą wiarołomnych. Synu mój, nie zapomnij mego pouczenia. Twe serce niech strzeże nakazów, bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą. Niech miłość i wierność cię nie opuszczą. Przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je wypisz, a znajdziesz uznanie i łaskę w oczach Boga i ludzi. Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. Nie bądź mądry we własnych oczach. Pana się bój, zła unikaj. To ciału zapewni zdrowie, a odświeżenie twym kościom. Czcij Pana darami twego mienia i pierwocinami całego dochodu, a twoje spichlerze napełnią się zbożem i stłoczni moszcz się przeleje. Karceniem Pana nie gardź, synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań. Pan bowiem karci, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył roztropności, bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto. Cenniejsza ona niż perły, nierówne jej żadne klejnoty. Dni długie są w jej prawicy, w lewicy bogactwo, pomyślność. Jej drogi drogami miłymi, wszystkie jej ścieżki to pokój. To drzewo życia dla tych, co jej strzegą, kto się jej trzyma, szczęśliwy. Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa roztropnością utwierdził. Dzięki Jego wiedzy wytrysły odmęty, a rosę spuszczają obłoki. Rozwagi i przezorności strzeż, mój synu, niech ci one z oczu nie schodzą, a życiem twej duszy się staną, wdzięczną ozdobą dla twej szyi. Drogą swą pójdziesz bezpiecznie, bo twoja noga się nie potknie. Gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi. zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny. Nie bój się nagłego zagrożenia, ni klęski, jaką szykują występni, bo Pan będzie u twego boku, uchroni twą nogę od sidła. Nie odmawiaj dobra uprawnionemu, gdy masz możliwość działania. Nie mów bliźniemu, idź i wróć, dam jutro, gdy możesz dać zaraz. Nie spiskuj przeciw bliźniemu, jeśli mieszka obok ciebie beztrosko. Nie sprzeczaj się z nikim niesłusznie, jeśli ci zła nie wyrządził. Nie zazdrość gwałtownikowi, nie skłaniaj się ku jego drogom. Bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Przekleństwo Pana na domu bezbożnych. On błogosławi mieszkanie prawych. On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski. Mądrzy dostąpią chwały. Udziałem głupich jest hańba. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 18, wersety od 1 do 17, zawiera przypowieść o natrętnej wdowie, która dzięki swojej wytrwałości uzyskuje sprawiedliwość od niesprawiedliwego sędziego oraz nauki Jezusa o potrzebie modlitwy i ufności w Bożą sprawiedliwość. Jezus także wzywa do pokory, ukazując, że Królestwo Boże jest dostępne dla tych, którzy przyjmują je z prostotą i dziecięcą wiarą. Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przynosili mu również małe dzieci, żeby na nie kładł ręce, lecz uczniowie, widząc to, szorstko im zabraniali. Jezus zaś przywołał je do siebie, mówiąc: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.